Władysław Tyrański, Wiadomości Gminy Czernichowskie. Chciałem panów zapytać w zasadzie o jedną sprawę, ale proszę może się przedstawić. Wiesław Berdecki, jestem pracownikiem Urzędu Gminy Czernichów, inspektorem Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Pan... Jestem urbanistą i architektem, nazywam się Bartłomiej Stanisz. Właśnie, panowie prowadzili... Może jeszcze... Proszę bardzo, jeszcze pan... Adam Kosek, kierownik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Czernichów. Już w tym składzie tutaj osobowym chodzimy. Tak. Panowie reprezentujecie gminę. Urząd Gminy, mówiąc ściśle, pan jest projektantem, który na zlecenie gminy wykonuje plan. Chodzi mi o w zasadzie jedną sprawę formalną. Czy można powiedzieć, że te konsultacje się odbyły już pod względem formalnym? Nie, one są w trakcie. Konsultacje polegają na tym, że jest organizowane taka dyskusja publiczna jak dzisiaj. Natomiast do 6 marca może każdy z mieszkańców, nie tylko z mieszkańców, bo każdy, może złożyć do tego projektu planu uwagi. Więc konsultacje formalnie zakończą się 6 marca. Rozumiem, ale jeśli chodzi o to spotkanie dzisiejsze, ono ma jakiś status, prawda? Że... Tak, jest to dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W tym przypadku przegrywa narodowy. Czyli co, z tego co... mogłem tu zaobserwować, ta dyskusja się odbyła, tak? Tak, miała miejsce. Odbywa się jeszcze, bo jeszcze osoby z nią rozmawiamy. No tak. Zostanie z niej sporządzony protokół, będzie wyłożony ten protokół do publicznego wglądu. Rozumiem. Jest jakby formalnie... To zawartość dokumentacji planistycznej. Rozumiem, tak. No właśnie, a jak panowie się odnoszą do tego wniosku, który tu był, jeśli chodzi o mieszkańców, żeby zrobić przerwę i kontynuować tę debatę na zebraniu wiejskim? Czy nic nie stoi na przeszkodzie, natomiast nie ma czegoś takiego jak przerwanie tej dyskusji. Ona miała miejsce, się odbyła i w którymś momencie się zakończy, jeżeli nie będzie dalej tutaj nikogo zainteresowany. Dzisiaj. Ta dzisiejsza. Natomiast jakby jedno nie wyklucza drugiego i nie ma nic wspólnego z drugim, bo my poruszamy się w reżimie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która dokładnie określa, co i w jakiej kolejności ma być wykonane w procedurze jakby legislacyjnej uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast zebrania wiejskie są zupełnie jakby innej podstawy prawnej, są zwoływane na podstawie statutu gminy i ustawy o samorządzie gminnym i one mogą dotyczyć rzeczywiście spraw planowania, natomiast nie są elementem formalnym procedury planistycznej. Tak, ja rozumiem. A co w przypadku, kiedy dostalibyście takie zaproszenie na zebranie? Czy weźmiecie w nim udział? Ja osobiście jestem tutaj zobligowany umową, którą mam zawartą z gminą. Umowa czegoś takiego jak udział mój w zebraniu wiejskim nie przewiduje. Nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć, czy na zaproszenie pana sołtysa odpowiem. Musiałbym się nad tym zastanowić. A panowie twierdzą, że to będzie... Decyzję, czy my będziemy uczestniczyć, tak podejmie pan wójt. No, to jest zrozumiałe, no bo w końcu jesteśmy pracownikami Urzędu Gminy. Tak jest. Czyli rozumiem, sprawa otwarta, należy pytać pana wójta. Tak jest, nic nie jest zamknięte, jeżeli chodzi o konsultacje nad rozwiązaniami projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Przeginia Narodowa. Inną rzeczą jest to, o co pan pyta, czy to będzie się odbywało akuratnie w takiej formie, czy będzie, powiedzmy sobie, bo też nie jest przesądzone, że na przykład na tym drugim wyłożeniu do publicznego wglądu temat procedowania planu zagospodarowania przestrzennego dla tej miejscowości się zamknie, bo może być taka sytuacja, że na przykład będzie jeszcze jedno wyłożenie do publicznego wglądu i znowu zgodnie z procedurą będzie musiała się odbyć formalnie dyskusja publiczna, tak jak dzisiaj się tutaj odbywała. Także to są na dzisiaj tak, rzeczy niewiadome. To się okaże po zamknięciu, powiedzmy sobie, okresu
wyłożenia i przede wszystkim zamknięciu okresu składania uwag. Skala problemu ujawni się dopiero po spływie uwag w zakreślonym terminie. Rozumiem. No, pocieszające jest to, że nie jest to jakieś zakończenie dyskusji, co można było po tych głosach, można było się obawiać, że to tak będzie. Ale to były głosy, proszę zauważyć, zapewne panowie, jeżeli śledziliście przebieg tej dyskusji, zresztą trudno to nazwać dyskusją, ponieważ według mojej oceny to był jeden wielki chaos, zupełnie, że tak powiem, niepotrzebny. Ale jeżeli panowie śledziliście przebieg tej dyskusji, to na pewno zauważyliście, że nie z naszej strony płynęły takie głosy, że to już jest koniec, że nie ma dyskusji, że sprawa się kończy w tym momencie. To były głosy kolportowane no, przez pewne osoby z sali. No dobrze, no ludzie się obawiają, bo... No bo mają problem. Te uwagi na pewno będą brane pod uwagę i pewnie będzie to później w rozstrzygnięciu, tak? No, panie redaktorze, my to doskonale rozumiemy. Nic nie będzie zapomniane nawet. My to doskonale rozumiemy. Kroki analizy będą podjęte. Nie jest naszą intencją, żeby kogoś tym planem skrzywdzić. Tak kolokwialnie rzecz ujmując. Plan procedowany jest, to tak dla pana wiadomości i tych, którzy może się tematem nie interesowali do tej pory, w sposób identyczny, jak to było w przypadku 6 uchwalonych już miejscowych planów dla poszczególnych miejscowości gminy, bo gmina Czernichów celowo podzieliła cały obszar na 12 planów dla każdej miejscowości odrębnie, po to, że w sytuacji, kiedy nastąpi jakieś zacięcie, wie pan, w jednym miejscu, żeby nie powodować zacięcia całości. I z racji tego plany uchwalane są, między innymi z racji tego, uchwalane są dla każdej miejscowości odrębnie. 6 planów zostało, to jest taka moja dygresja. Odłóżmy na osobną rozmowę. Tak, 6 planów, tylko powiem, 6 planów zostało uchwalonych w podobnej konwencji, na zasadzie takiej konsekwencji, ciągłości, spójności pewnych rozwiązań, parametrów, etc., dróg na przykład chociażby i nigdzie nie było, to jest taka moja uwaga osobista, nigdzie nie było takich problemów jak w Czeginii Narodowej. Nie wiem, tak, ale z czego się to bierze, ale tak naprawdę widzę, że przedmiotem jakby tego, co było podnoszone w trakcie pierwszej dyskusji publicznej i w trakcie, jak zapewne pan pamięta, bo był pan na spotkaniu plenerowym w miejscowości Przeginia Narodowa, kiedy objeżdżaliśmy te drogi. Wtedy siła ciężkości była przyłożona do zupełnie innych tematów. Dzisiaj raptem w sytuacji, kiedy wyszliśmy naprzeciw i załatwiliśmy wiele z tych postulatów, dzisiaj problem na dzisiejszej dyskusji publicznej został wywołany zupełnie inny. Ale ja pamiętam, że wtedy, parę miesięcy temu, chodziło o drogi. Tak. I teraz też chodziło o drogi. Ale czy pan zauważył, że jest ta wiedza, że tak powiem, czy inaczej, że jest to dość opacznie, że tak powiem, przekazywane i ludzie są wprowadzani w błąd jednak tego typu wypowiedziami, że otóż to cały układ komunikacyjny wsi Przeginia Narodowa jest dostosowany dla jakiejś eksploatacji, która, powiem panu szczerze, że tak naprawdę, jeżeli weźmie pan pod uwagę bilans zysków i strat, jakie powiedzmy sobie należy położyć na szali, kiedy przyjdzie moment, że ktoś może ewentualnie, może zdecydować się na tą eksploatację, to ja nie wiem, czy znajdzie się osoba chętna na to, żeby, proszę pana, uruchomić te, według naszej wiedzy, dość mizerne, aczkolwiek udokumentowane złoża,
kiedy będzie miał do spełnienia warunki dość sążniste. Mam na myśli tą drogę wywozową, a takie będzie miał, jeżeli będzie konsekwencja żądana, a musi być, bo ludzie łatwo z tego rozliczą władze gminy, czy dochowały pewnych zobowiązań, czy nie dochowały, to nie ma żadnego problemu i nie widzę tutaj innej możliwości jak to, że jeżeli dojdzie do tej eksploatacji, to wywóz musi być przekierowany na istniejącą drogę technologiczną właśnie z eksploatacji w Kłokoczynie. No tak, tylko tu są... I tu wtedy zupełnie uciekamy od problemu. Przy eksploatacji pierwszego złoża. Ten cały objazd szedł przez tą właśnie drogę poprzez tereny zielone. Przy pierwszym złożu to był problem, bo tutaj szedł... Ale kierunek latania szło później. To są pewne parametry techniczne, bym nazwał. Mówimy w tym momencie już o rozwiązaniach konkretnych. Wie pan, to rozwiązanie nie jest techniczne. Ja może powiem swoją myśl, bo to jest połowa. Tak. Mówię w uproszczeniu dość dużym. Natomiast ja widzę tu tej problem społeczny, po prostu problem komunikacji i na przykład tego, że ludzie nie mają zaufania. Cokolwiek pan powie, może być prawdą, ale nie przekonuje ich pan, dlatego że oni panu nie wierzą. Znaczy mówię panu w sensie reprezentanta gminy. Ja rozumiem. Więc, zauważyłem. Można i taki problem zaobserwować. Można pytać, skąd się to wzięło. No niemniej jednak jest to faktem. I od razu może przejdę do pana, do drugiego pytania. Co pan wyniósł z tego spotkania? Czy ono cokolwiek panu przyniosło? Znaczy, wie pan, dla mnie wygląda, jak dla osoby z zewnątrz oczywiście, wygląda to w ten sposób, że niestety, ale mieszkańcy są chyba przez kogoś zmanipulowani. Ja nie wiem przez kogo, bo przecież skąd, ale... I z czego pan to wnosi? Wnoszę właśnie z tego, że mieszkańcy nie przyjmują do wiadomości żadnych argumentów. Już nie chodzi o to tylko, że pracowników, czy przedstawicieli urzędu gminy, ale również moi, gdzie proszę mi wierzyć, ja z tym terenem i z tą gminą nie mam osobiście żadnych związków. A pan skąd pochodzi? No, z powiatu chrzanowskiego, tak mogę powiedzieć. Nie mam tutaj żadnych związków. Znalazłem się tutaj dlatego, że firma, z którą współpracuję, wygrała przetarg publiczny nieograniczony na opracowanie wszystkich planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Czernichów, czyli wszystkich 12 dla każdej z miejscowości. Sukcesywnie od ponad, już prawie od 6 lat te plany są przez gminę, przeze mnie opracowywane. Rada Gminy je uchwala. Wchodzą one w życie. I tutaj jestem szczerze bardzo zaskoczony po tej dyskusji dzisiejszej, ponieważ na poprzedniej jeszcze byłem w stanie zrozumieć obawy tutaj mieszkańców co do szerokości dróg, co do ich zasadności, bo mogliśmy się różnić, jeżeli chodzi o wizję rozwoju danych terenów. I to jest normalne i naturalne. I tu nikt nikomu nie robi żadnych zarzutów. Natomiast dzisiaj widzę, i wtedy również była podnoszona kwestia tej żwirowni, i również była tłumaczona, dlaczego tak, a nie inaczej. Była obawa właśnie przekierowania ruchu wywozowego z tego potencjalnego terenu eksploatacji przez tereny zabudowane, więc zrobiliśmy dokładnie tak, aby ten transport się nie znalazł w terenach zabudowanych i to w tym projekcie planie jest uwzględnione i pomimo tego, tu jest moje zaskoczenie, pomimo tego są jakieś szukane teoretyczne i według mnie zmanipulowane argumenty, których nie było wcześniej. Według mnie jest to robienie problemu tam, gdzie go zupełnie nie ma. Niemniej oceniać z jakich powodów, ale widzę, że jakby w ogóle nie wracamy do tych tematów, które już były na poprzednim wyłożeniu. Czyli to znak, że chyba zostały rozwiązane w sposób prawidłowy i tak oczekują tego mieszkańcy. Natomiast urósł jakiś nowy problem, według mnie całkowicie sztuczny. Nie mnie oceniać, nie osądzać, skąd on się wziął, przez kogo jest inspirowany, natomiast mogę powiedzieć, że z całą pewnością, że jest sztuczny. Czyli, ale który polega na tym, że z dużego obszaru żwirowni w ocenie mieszkańców wyprowadzone zostaną urobek zostanie
będzie wywożony nie drogami, które są zaplanowane, tylko tymi, które dopiero powstaną, a ich na tym planie nie ma. Tak? Ja to tak zrozumiałem. Nie, no właśnie, nie, no pan, znaczy, które pan, mogą pan powstać. Pan sołtys w którymś momencie próbował jakby tutaj sprowadzić dyskusję na ten tor, że i to jest absurdalny naprawdę ten wywód, że pomimo tego, że w planie zagospodarowania nie ma ujętej jakiejś drogi, to mimo wszystko tamtędy na siłę ktoś wbrew koncesji i na siłę niezgodnie z prawem będzie próbował uskuteczniać wywóz urobku drogą dwukrotnie dłuższą i jakby no, nielegalną całkowicie. No dobrze, ale jakby iść więc dalej. Tego, więc no nie, to przepraszam pana, ale jakby jeżeli to jest teza, to nie możemy się na niej opierać, bo ona jest nielegalna. I nie możemy budować kolejnej tezy na podstawie pierwszej, która jest całkowicie niemożliwa. Więc dlatego... No, ale jakby tak po ludzku sprowadzam to w tym kierunku. Wyrazić to, co prawdopodobnie im chodziło, że czy nie dałoby się w planie zastosować takiego rozwiązania, które by wykluczało powstanie takich dróg? Ono, jeżeli chodzi o układ drogowy, to takie rozwiązanie właśnie jest, bo te drogi, jedyna droga, która teoretycznie mogłaby służyć do wywozu, czyli droga publiczna, nie jest doprowadzona do terenu eksploatacyjnego. Jest, mówiąc kolokwialnie, urwana kilkaset metrów wcześniej i zakończona ślepo. No dobrze, czyli krótko mówiąc, czy jest tak, że pan jako planista nie może już nic więcej zrobić? Nie. Jeżeli chodzi o poziom planowania przestrzennego, ten jakby zakres, czyli dróg wywozowych i złoża, jest w planie rozwiązany prawidłowo i jakby nic więcej plan miejscowy w tym temacie przedsięwziąć nie może. Czyli tu już pan nie ma nic... No dochodzimy do ściany. Żadnego ruchu, tak? Tak. Jako planista już żadnego. No projektowanie dobrze. Kolejnej drogi chyba już nie ma sensu. No. Plan jest po to, żeby planować. Ale w takim razie zakończmy na tym, czyli rozumiem, będą dalsze propozycje, no to będzie dalsza dyskusja. Zapewne tak. Zobaczymy, wszystko zależy od tego, jakie zostaną złożone uwagi, czego będą dotyczyć i w jaki sposób wójt podejmie decyzję co do ich uwzględnienia bądź nieuwzględnienia. No dobrze, ale jeszcze pana pytanie rzeczywiście. No znaczy pana pytanie chciałem powtórzyć. No a w takim razie, bo pan rozumiem uciął drogę, prawda? Jest jakaś blokada. A inna droga w ogóle nie wchodzi w grę? Znaczy jest jeszcze jedna droga wewnętrzna. No, natomiast po działce drogowej gminnej, która została właśnie zdegradowana z drogi publicznej do wewnętrznej na wniosek mieszkańców po to, aby tej obsługi wywozowej możliwości nie było. Więc natomiast droga jako taka w ujęciu formalno-geodezyjnym istnieje, ponieważ jest tam działka drogowa, która jest własnością gminy i stanowi drogę gminną wewnętrzną. Ignorować takiego stanu jakby rzeczy też w plan nie może. Czyli plan po prostu wyznacza w granicach geodezyjnych tej działki drogowej tereny dróg gminnych wewnętrznych, czyli taka, jaka jest dzisiaj sytuacja po prostu w terenie. Już abstrahuję od tego, czy tam jest asfalt, czy nie, bo oczywiście go tam nie ma, ani jest żadnego innego urządzenia drogi. Natomiast jest usankcjonowany jakby stan prawny geodezyjny. O, tyle można powiedzieć. Dobrze, to dziękuję w takim razie. No, być może jeszcze będzie okazja porozmawiać.